jesteśmy już w drugim vlogu z tego wyjazdu. A, siema! To nam połowa wyjazdu w góry razem stoi tam dzisiejsza pogoda, jak już widzieliście w poprzednim vlogu na końcu. Jest snowy, 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 totalnie snowy. Nigdy tak nie pruszyło, a dzisiaj będziemy robili bałwany, igla, wszystkie, igla, wszystkie. Widzowie, my idziemy sobie pozjeżdżać, a vlog będzie się toczył. I w tym filmie pokażę wam cały nasz domeczek, jak wygląda w środku i tak dalej. Jak widzicie, tutaj mamy krzesełka, jak widzicie, tutaj krzesełka. Możesz się położyć tak do spania, dwa miejsca, dziewczyny jadą tam. Dziewczyny to się uczą. Widzowie, miłego oglądania. Widzowie, nic nie widać. Jest tutaj tak biało wszędzie. Jesteśmy na szczycie. O, Wojtek tam jedzie, Wojtek jedzie. Widzowie, my z Wojtkiem jesteśmy na wakacjach. Moje narty w ogóle się całe, patrzcie, jest tyle śniegu. Te narty się całe wbijają, tak o. Myk. O. O, smażnik, plażnik. Jest przyjemnie. Znalazłem dinozaura w lesie. Spierdzielamy. T-rex, mam w lesie. Spierdzielamy. Goni, 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 goni. Co się dzieje? Nic nie widzę. Nie wiem, co się zaczęło dziać, ale prawie mi gałęź na głowę spadła. Tu mamy jakiegoś triceratops. Pamiętam za dziecka. Fajny lasek. Mam przy sobie dużo uczniów. Uczymy, tam mam uczennicę. Tu jest uczennica. Tam jest potężny uczeń. Potężny! I jedziemy. Już umiał, umiał dziewczyny. Na początku nie umiały, a teraz już umią. Widzowie, patrzcie, jak dzisiaj jest pięknie. Mamy słońce. Mamy góry. To jest chyba piękne góry dzisiaj. Pięknie, pogoda pięknie dopisuje, mamy noc i jest z nami makaron. Frustiella. Frustiella smakuje jak ser. Zobacz, dzisiejsza pogoda jest niesamowita. Mamy tutaj słonecznie, bezchmurnie, jak widzicie. Nie, są chmury jednak. No, z ekipą ostatni dzień zjeżdżamy. Przepraszam, że tam zamknięte to oczy, nic nie widzę. Zobacz, zdobyliśmy szczyt. Jesteśmy na samym szczycie góry. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Takie pasmo gór tu jest. Robimy foteczki. Razem z Toitem. Jest pięknie. Pasmo gór takie. Musieliśmy tu pieszo wejść, umieram. Mamy zaliczony szczyt. Wtedy muszę się pogratulować. Bo w tych butach to jest dramat. Nie wiem, czy je widzicie. Narciarskie buty to jest taka skała. Ale jest przepięknie. Jest czym... poza superbohatera. Zowie, żegnamy tą miejscówkę, nie wiem, Kasia mi dała dziwne gogle. Opuszczamy te domki i ten biały świat. Kurde, ale dziwne chmury w ogóle. Co jest grane? Opa, Austria. Dziś jesteśmy pod domem sławnego youtubera w Austrii. Sprawdźmy, jak mieszka. Dzień dobry! Teraz było to takie intro. Witam w mojej chacie. Witamy! Zamknijmy drzwi, żeby nikt nie podsłuchiwał. Właśnie. Fajne rzeczy. Tak. Dzień dobry, z nami jest Wojtek! Jak mieszkasz? No mój dupolot trochę... teraz są dwa dupoloty. Jak chcecie wiedzieć, jak on skończył ten dupolot, to musicie sprawdzić na vloga Wojtka. Widzowie, jesteśmy w naszym domku, w którym żyliśmy przez całe 6-7 dni. Raz była gaśnica używana. Był to największy błąd w naszym największy mistake. Ogólnie tutaj się przebieramy, prawda, zakładamy narty i tak dalej. Tutaj jest pierwszy kibel dla osób niegrzecznych ogólnie. Tu niegrzeczne jest, tak, w ogóle dla niegrzecznych łazienka, ale łazienki są najmniej interesujące. Idziemy. Przepraszam za mój fryz. W ogóle jak się jest na nartach i zakłada sobie kas, ani razu nie miałem włosów na żelu. Razem z Wojtkiem wyglądamy jak takie plastusie. Plastuś. Coś się dobija. O kurcze. O kurcze. Nie wiem, jak to zniwelować. Poczekaj. Wydaje mi się. To są nawet fanów mamy bardzo. I patrz, nadal tam zostało. Za dużo fanów w tej Austrii. Za dużo fanów, okay, ciągle fani. Nasz piękny salon, nasz świstak, który. Świstaczek. No, który wydaje sobie dźwięki. Kolejna fanka, to już trzecia w tym dniu. Droga fanko, proszę nas zostawić. To trzeba pokazać, bo kurde, patrz, wodę byśmy zapomnieli. A, no właśnie, najważniejsza rzecz z tego wyjazdu. Musicie zobaczyć na tą kanapę, ona jest prześwietna. Dla takich tatusiów jak my, razem z Wojtkiem, bo robicie tak. No. I wiecie, co jest najlepsze, że każda tutaj kanapa w tym jest właśnie tak samo rozkładana jak tamta, także
No, jesteśmy zadowoleni. Tak, mieliśmy tutaj niezły leżing-pleżing. Leżing-pleżing, dobra, idziemy dalej. Mamy piękne owce w ogóle. Jak macie w Minecraftie dywany, to my sobie zażyczyliśmy też takie... Kurde, w butach po dywanie. A, przepraszam, ja mam czyściutki. Śmieci to ten. No, w kuchni lekki sobie zostawiliśmy, za co bardzo przepraszamy, ale ogólnie... Trochę... Nie, no i tak jest pięknie. Był tu taki syf, widzowie, jak my byśmy zostawili, tam się po prostu nie mieści już w zmywarce, dlatego tutaj jest. Ale był taki syf, że jakbyśmy to zostawili, bylibyśmy hamami i prostakami. To prawda. Obstawiam, że większość ludzi tutaj co zostawiają te domki, po prostu albo spodpalone, albo w innym stanie, to są łatwopalne. No tak, tam widzieliśmy, jak jeden dom właśnie płonął. Możemy iść do góry, zapraszam! Zapraszam! Idźcie, jak was serdecznie witam. Zrobię ujęcie. W górę, prawda? Tu są schodki. Super, super. O. No to są pokoje, które były totalnie nieużywane. Chyba, że ktoś się na kogoś obraził, to od razu na przykład poszedł tutaj. Na piętrowe łóżeczko. To jest w ogóle łóżko dla osoby... Niskorosłej. No, niskorosłej. No, spójrzcie, bardzo małe. Tutaj mam dla łóżko... dziecka. Zwyczajna ta. O, patrzcie, Minecraft. Minecraft! Obrazy z Minecrafta, nie no, bardzo fajnie wydziergane, naprawdę. To słoneczek dla osoby, która to dziergała własnoręcznie. Własnoręcznie to było, czy maszyna? Maszyna? Niemożliwe, to musi być własnoręcznie. Dlatego ten domek był taki drogi, zobacz, ile tego tu jest. A sypialnia, to tu spał powiedz z Kasią. Jestem tutaj w szoku, że ta sypialnia przeżyła. Jest pięknie, jest naprawdę pięknie. Tutaj my spaliśmy. Też jest okej, okay, jest okej, okay, ale najlepsza rzecz, w której spędzaliśmy najdłużej czasu, jest to nasz kibel, w którym jest już tak, tutaj, to jest, całe ściany są już tak przemoczone, zaraz tym będzie odkładać, lepiej otworzymy okno. Mamy tak. Duszno tu, bo tu jest sauna, po prostu. Prawda, tu jest niby zwykła wanna, ale nie, to jest jacuzzo, powiedz też raz. Jacuzzo sauna. Tutaj prysznic, żeby się przemyć, ale to, czy wy widzicie ten mały boksik, w którym mógłbym mieszkać przez całe życie, jest to sauna. Klikacie sobie, prawda, włączacie on, light, nawet LED są w środku. Ale zapraszam do środka, bo to jest bardziej ciekawe niż ten, bo wyłączę to. Nie, takie widoczki i tutaj się smażyliśmy ogólnie, no. Tu zleciał z nas ostry pot. O nie. To nagraj na pamiątkę. No to się smażaliśmy własną skórkę ogólnie. I chyba cały rundtur przebiegł pomyślnie. Dziękujemy kamerzyście ogólnie. I mam nadzieję, że wam się nasz domek podobał. Ja nie mogę. Spierdzielaj. Spierdzielamy. Halo widzowie, wróciliśmy. Nie wiem jak mnie widać, ale już jesteśmy w domu. Koniec wycieczki. Nara! Jeszcze pożegnali. Żegnam was, subskrybujcie. Ale nie, jeszcze nie wiem czy to będzie koniec vloga. My nie wiem jak jest długi widzowie, ale był. Także nie wiem jeszcze ile będzie trwał ten vlog. Także sobie pochodzę po kuchni. On sobie będzie trwał dalej, wy patrzycie jak my się śmiejemy. Ja sobie chodzę. Patrzcie, ja wam ja wam przekazuję uśmiech. Wyjeżdżają! Opuszczają nas! Opuszczają nas! Koniec! Oni nas opuszczają! Oni nas opuszczają! Papa! No to nara! Nara! To był mój ulubiony! Otworzyło! Tak jest! Myk! Ale przejście! Żegnamy, widzowie, właśnie ich żegnamy. Spędziliśmy 8 dni razem. Pojechali!